Dzień dobry moi kochani, witajcie w poniedziałek, witajcie w kolejnym tygodniu. Mamy znowu krótki tydzień, gdyż w piątek jest święto, więc no cóż, witajcie w poniedziałek. Dla mnie to jest poniedziałek, dla was już będzie wtorek, bo no nie uda mi się nagrać i wyedytować tego filmu, żeby wam wrzucić na poniedziałek, więc będzie to w wtorek. I co? Chciałam wam opowiedzieć, co się mniej więcej u mnie dzieje przez ostatnie dni. Jak wiecie, Mikołaj ma adaptację w przedszkolu. Dzisiaj jest jeszcze do godziny 12, a jutro już będziemy wydłużać ten czas z opiekunkami do 2 godziny dłużej, czyli do 14 bądź 15. Docelowo chcę, żeby był właśnie w przedszkolu tak, jak był w żłobku, czyli od rana, jak tam zajdziemy, to różnie bywało, raz był na 7, raz był na po 8, więc no to też zależy, jak on się tam ogarnie, jak się Mikołaj ogarnie i no jak będzie chciał wyjść. Natomiast no docelowo, żeby to była taka 15 po 15, bo to jest właśnie dobry czas, on się tam zdąży wybawić i no i fajnie mu miło dzień zleci. Natomiast no ja jestem też w stanie zrobić cokolwiek, bo no jak nagram film, no to później go jeszcze zdążę wyedytować i dodać wam w tym samym dniu na godzinę 17. Natomiast teraz jest mi ciężko, ale myślę, że jutro już będzie, czyli w dniu, w którym oglądacie ten film, będzie już normalnie, czyli będę w stanie w jeden dzień nagrać i wyedytować. Aczkolwiek no jeszcze zobaczymy jak to będzie wszystko. Na razie, na ten moment właśnie chodzi i coraz bardziej się adoptuje, coraz bardziej chce chodzić, już wie, że nie chodzi do żłobka. Coś właśnie mi przerwało. Już wie, że nie chodzi do żłobka, tylko do przedszkola. Jeżeli w tle coś słyszycie, to właśnie jeździ rumba, więc mam nadzieję, że mnie nie zakłóciła. No i co, chce chodzić, tak więc no nie jest źle i to jest też tak, że jak byłam w piątek po niego, to no jeszcze chciał zostać dłużej, natomiast w ogóle w piątek mieli pasowanie na przedszkolaka, ale że Mikołaj dopiero 3 dni chodził i nie znał żadnych wierszyków, czekajcie, bo rumba będzie znowu. Dobrze, i rumba skończyła, więc mogę wam dalej opowiadać. Mówiłam właśnie o tym, że Mikołaj się jakby, o czym ja mówiłam? Tak, o tym przedszkolu, że właśnie w piątek było pasowanie na przedszkolaka, natomiast Mikołaj no, chodził tylko 3 dni, więc żadnych apelów nie znał, w sensie, no wiecie, żeby jakby takie przedstawienie mieli, więc nie znał ani żadnego wierszyka, nie miał piosenek, też nie znał, aczkolwiek muszę powiedzieć, że po 3 dniach bycia w przedszkolu do tej godziny 12 zapamiętał już piosenkę Jestem sobie przedszkolaczek. Właśnie w piątek jak się mył pod prysznicem, to śpiewał tą piosenkę, więc no już i tak dużo się tam nauczył, bo w 3 dni zapamiętał piosenkę, więc no jestem w szoku. I co jeszcze? W piątek miałam nagrywać dla was film, żebyście mieli dzisiaj w poniedziałek do oglądania. Natomiast złapał mnie zapalenie ucha. Tak mnie ucho bolało, że to jest po prostu już wtedy jak mnie bolało, nie wiem czy pamiętacie, jeżeli mnie oglądacie dłuższy czas, to wy, jak byłam nad Soliną na takim krótkim wyjeździe, to tam właśnie też miałam zapalenie ucha i właśnie przetrwałam jakoś to zapalenie ucha, natomiast myślałam, że to już to było wtedy, było moje pierwsze, odkąd pamiętam, takie zapalenie dość poważne ucha, że mnie tak ucho bolało, że nie wiedziałam gdzie swoją głowę wsadzić. No i wtedy myślałam, że no wyleczyłam to i że będę miała święty spokój, a tu nagle znowu złapało mnie teraz po tak naprawdę 3 miesiącach. Tyle tylko, że nad Soliną miałam prawe ucho właśnie, czyli w sierpniu miałam prawe ucho, jakby mnie bolało, a teraz mam lewe. No i co? Wiedziałam już, jak trochę postępować z zapaleniem ucha, więc od razu kropelki do ucha z takim jakby antybiotykiem, nie wiem, miałam takie krople Cetraxal, Cetraxal się nazywały i jeszcze takie jedne, które można wstrzykiwać do nosa, jak i do ucha, natomiast nie pamiętam jak się Difo, coś tam, Dicortifen, czy jakoś tak. W każdym razie, no to są takie tabletki, takie kropelki na receptę. No i jak już zadziałam w piątek, to już powiem wam, że w sobotę już było dobrze. Natomiast no, trzeba było przetrwać ten piątek. Wiedziałam też, że trzeba robić ciepłe okłady, więc cały piątek, całą sobotę praktycznie okładami. Mam takie kompresje, jak byłam w ciąży i chodziłam do szkoły rodzenia, to właśnie polecali, żeby kupić, bo od dziecka jak będzie brzuch bolał, albo na przykład jak będą już skurcze porodowe, to dobrze sobie takie kompresy żelowe,
takie ciepłe zrobić. No i to dobrze pomaga. I tak to pamiętam, że jak właśnie miałam skurcze porodowe, to dużo pomagało te kompresy. No i teraz przy uchu, tak naprawdę u Mikołaja to tylko chyba raz, jak go brzuszek bolał, to stosowaliśmy te kompresy, bo tak to no, jakoś mu ten brzuszek zawsze tam przechodził. W sumie też nie ma odpukać, nie miał aż tak na razie tego brzuszka jakiegoś tak, żeby go tak strasznie bolało. No, natomiast no ja właśnie tymi kompresami uratowałam też ucho, bo wiedziałam, że muszę przykładać ciepłe, żeby mi to po prostu pomogło. No i jak już przykładałam ciepłe i właśnie te kropelki sobie wkrapiałam, to już w niedzielę, sobotę było całkiem okej. No, najgorszy był piątek. Natomiast no tutaj było tak, że już wiedziałam, jak się dzieje, jeżeli jest zapalenie ucha i co trzeba robić. Natomiast wtedy, jak byłam pierwszy raz, właśnie miałam zapalenie ucha w sierpniu, to tamto zapalenie ucha trwało 2 tygodnie. Dlatego, że stwierdziłam, że nie, no samo przejdzie, po co mam kupować jakieś tam leki, iść do lekarza, skoro mogę kupić w aptece. Wtedy właśnie pani w aptece mi przepisała takie Lix, się nazywały, i one były bardzo dobre, bo one lekko znieczulały. Natomiast, no wiadomo, one stan zapalny nie niwelowały, ale właśnie one znieczulały, więc pod tym względem były dobre. Natomiast pamiętam, że później, jak mi już to zapalenie zeszło z ucha, to mi szło tutaj gardłem i przez 2 albo 3 dni praktycznie nie, ciężko mi było połykać cokolwiek, bo mi tak właśnie czułam, że z każdym dniem to idzie tak coraz niżej to zapalenie. No, właśnie z prawego ucha. Natomiast teraz z lewego, no to już mi przechodzi, czyli jakby powiedzmy, że w piątek to było takie najgorsze stadium tego zapalenia, bo już chyba właśnie z czwartku na piątek czułam, że coś mnie ucho boli. Już się przytulałam do poduszki, bo wiedziałam, że no muszę to wygrzać. Natomiast w piątek się obudziłam już z bólem ucha. W południe zażyłam już te kropelki. Wstrzyknęłam sobie te kropelki. No i właśnie, nie wiem, tam 4 razy dziennie miałam te kropelki wkrapiać, po 10 kropelek. I jakby do wieczora się ten stan nie pogorszył, a w sobotę już się polepszył. No więc to tak właśnie wyglądało. Teraz jest tak, że jeszcze lekko czuję, natomiast jeszcze kropię to ucho, żeby mi całkowicie tam przeszło to wszystko, żebym znowu nie miała. Natomiast nie wiem, co się dzieje, że no w ciągu 3 miesięcy znowu mam ból ucha, zapalenie ucha. No, nigdy, no nie pamiętam, żebym miała ucho. Natomiast teraz też czuję, że od tego ucha jakby takie trochę zatoki są przytkane. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że mi to przejdzie. Dobrze, co dzisiaj? Dzisiaj jest tak, że obiadu nie gotuję, bo wczoraj zrobiłam, w sumie tak w sobotę zrobiłam zupę ogórkową, bo Mikołaj sobie zażyczył i zrobiłam jej więcej. Zamierzę, że wczoraj, czyli w niedzielę, mamy ją jeść, natomiast no nie jedliśmy, więc będzie na dzisiaj. Natomiast wczoraj robiłam pieczeń wołową z kluskami śląskimi i zostało nam jeszcze, więc mamy na dzisiaj i jeszcze pewnie na jutro obiad, tak więc mam święty spokój. Dzisiaj Mikołaj wstał o 6, czyli standardowo poszedł do przedszkola po 7. I fajnie jest jeszcze właśnie w tym przedszkolu, muszę wam powiedzieć, bo w żłobku było tak, żebyście wiedzieli, jak to jest. Aha, zaraz muszę iść w ogóle do dentysty, idę właśnie na 10:15, jest 9:30, więc jeszcze chwilę mogę do was porozmawiać. W żłobku było tak, że jakby progu drzwi, nie, takich właśnie do sali, nie można było przekroczyć z racji takiej, że tam były małe dzieci, one się bały o takich osób, których nie znały i właśnie nie można było w ogóle wchodzić na tą salę. Tylko się oddawało w drzwiach Mikołaja, czy tam dzieci oddawało się w drzwiach, no i tyle. I nie można było nawet tam sprawdzić, czy to dziecko się bawi, czy nie. Natomiast w przedszkolu jest tak, że od 7 jest czynne przedszkole do godziny 17, od godziny 7 do 8 bodajże 30 są drzwi przedszkola, w sensie no drzwi tej sali otwarte. Jeżeli jakieś dziecko płacze, albo nie może się właśnie zaadoptować, to można tam poczekać na korytarzu w szatni. To jest taka szatnia, wiecie, no tak jak każde przedszkole wygląda, więc no jest jakby w szatni na korytarzu można poczekać. No i można patrzeć, czy to dziecko się bawi, czy płacze. Jeżeli płacze, no to można do niego podejść do tej sali. No i tutaj nie ma z tym żadnego problemu. I no jest to fajne rozwiązanie, uważam.
jeżeli takie dziecko się właśnie adoptuje. Natomiast no, w żłobku też miało to plusy, no bo jakby ten czas rozstania był bardzo krótki z dzieckiem. Tutaj no, można czekać w nieskończoność, aż się dziecko uspokoi, tak naprawdę, no i można siedzieć przy nim i patrzeć do tej powiedzmy 8:30, bo później mają posiłek, więc już raczej te drzwi są zamknięte. No i nie wiem tak naprawdę, czy jak się jakieś dziecko tam nie adoptuje i płacze, to czy. A rodzic siedzi tam z nim w sali, nie wiem tego. Natomiast no, tak co zaobserwowałam w ciągu 4 dni, no to tak jest, mamy w przedszkolu. I tak, więc to jeszcze fajne o przedszkolu wam chciałam powiedzieć. Wracając już do tego, że zaraz muszę iść. Dzisiaj właśnie zaprowadziłam Mikołaja, poćwiczyłam i ogarnęłam się, umyłam się, pomalowałam, zjadłam śniadanie. Jak widzicie, nie pomalowałam ust, gdyż idę zaraz do dentysty, do ortodonty właściwie. Taką wizytę comiesięczną trzeba przetrwać, więc idę. I no i nie maluję usta, bo tu nie ma sensu i tak będę musiała zmyć nawet ten błyszczyk, co mam na ustach. Więc to tak, właśnie idę na 10:15 i jest jeszcze tam koło właśnie dentystki, zawsze chodziłam na 8:00. Koło dentystki jest lumpeks od 10:00. Ale może mi się uda tam jeszcze wejść, więc może jakbym coś nagrała, to wam pokażę. Jakbym coś kupiła, no to wam pokażę, ale aczkolwiek tam jest taki dziwny ten lumpeks. No i co? I taki właśnie dzisiaj plan. Przyjdę, no to zjem obiad, no i będę musiała po Mikołaja iść. Nie wiem jeszcze, jak to będzie. Przyjdę, no to jeszcze nie wiem, jak to będzie. Ogólnie dzisiaj się czuję tak, jak jest pogoda, czyli słońce nie świeci. Od wczoraj praktycznie słońca nie ma. Aczkolwiek coś tam się może przybija, to słońce. Nie wiem, ale jest taka przygnębiająca ta pogoda. I tak naprawdę to mi się nic nie chce. Ruszać mi się nie chce, chodzić mi się nie chce. Jestem strasznie taka ospała, taka nie wiem, no. Muszę się czymś w ogóle poćwiczyłam i nie czuję tego, że poćwiczyłam. Nie czuję w sobie tej energii. Zazwyczaj jak ćwiczę, jak ćwiczyłam, to czułam tą energię. Natomiast no, dzisiaj jest jakiś taki sklepczały ten poniedziałek. No, więc na razie to tyle. Idę, uciekam właśnie do tego dentysty. Bo tak myślę, że może jeszcze się przejdę. Bo tak naprawdę mam ile? Z 1,5 kilometra do tego dentysty, 3 przystanki tramwajem, więc no myślę, że może się przejdę ten kawałek. I właśnie może mi się trochę rozrusza ten dzień. No, więc to tak w sumie na razie wygląda. I jeszcze nie wiem, co jeszcze wam chciałam pokazać. Przyjdzie dzisiaj jeszcze do mnie paczka dzisiaj, więc wam jeszcze to pokażę. Na razie się odzywam, jeżeli. Wracając od ortodonty, wstąpiłam jeszcze do takiego spożywczego sklepu ABC, sieć spożywczych sklepów, i kupiłam tak winogrono bezpestkowe, takie opakowanie, banany cztery, takie dość zielone, ogórka jednego, dwa pomidorki i trzy jabłuszka Ligole. Myślę, że to nam wystarczy. Do sklepu wybieram się w środę. Dzisiaj chleba nie kupowałam, dlatego że mieliśmy z wczoraj jeszcze, no z weekendu jeszcze mamy pieczywo. Tutaj mam surówkę Colesław i jak widzicie już do podgrzania tylko kluski śląskie wczoraj robiłam i właśnie dzisiaj będziemy kończyć jeść, tak jak wam mówiłam. Więc no właśnie podgrzeję je tylko i będą, no i tyle. Jeszcze wam pokażę, co zamówiłam sobie z takich fajniejszych rzeczy oprócz oczywiście owoce. I z takich innych rzeczy niż owoce i warzywa mam tak dziadek do orzechów. Zamawiałam piękno w domu. Wziąłam taki, który mi się wydawał, że jest taki najbardziej solidny i ten wydaje się taki dość porządny. Głównie po to, żeby pistacje rozdrabniać, więc mam nadzieję, że będzie tutaj się nadawał do pistacji. Bo nie mieliśmy, a no ale ten wydaje się taki naprawdę dość porządny. Dla Mikołaja już świątecznie trochę wzięłam takiego kubek i do tego kubka miseczkę, żeby miał właśnie swoją, więc będzie taki właśnie miał akcent jesienny, zimowy, akcent świąteczny, tak naprawdę będzie miał taki akcent świąteczny. A dla siebie wzięłam taką oto piękną filiżankę z świętym Mikołajem w lesie. No, prześliczna jest ta filiżanka. Jak ją zobaczyłam, no to stwierdziłam, że muszę ją wziąć. Ogólnie każdego roku kupuję sobie jakąś filiżankę z Piękna w domu. Tam jest taka marka, która właśnie te porcelany ma Marco Polo.
I tam są zawsze co roku genialne, no przepiękne te filiżaneczki. W tamtym roku sobie kupiłam taką białą z choinką chyba. Jeszcze muszę powyciągać te rzeczy wszystkie i zobaczyć. Natomiast nie miała tego podstawka. Tak, podstawka, talerzyka takiego podstawka. No i nie wygląda już super, a ten będzie obłędny do picia kawki sobie właśnie w grudniu. Już nie mogę się doczekać na ten czas, a z drugiej strony wiem, że i tak w sumie szybko minie. I tutaj mamy co? Taki numer, jeżeli byście chcieli, 250 ml. Tak więc tak, no, bardzo mi się ten kubeczek podoba. I wróciwszy już od dentysty, robię sobie kawę. Mam 15 minut, żeby się jej napić, bo jeszcze dzisiaj nie piłam. Tak więc robię sobie kawę, grzeję obiadek i zmykam po Mikołaja. Tak więc to wszystko dzisiaj, kochani, w dzisiejszym filmie. Dziękuję bardzo za to, że oglądacie moje filmy, za to, że subskrybujecie, komentujecie i lajkujecie. Dziękuję jeszcze raz, no i życzę Wam miłego tygodnia.